Pan jest z jakiejś, organizacji? Maseczki proszę ubrać po pierwsze. Maseczki proszę ubrać. Jakie zaświadczenie? A pan też ma zaświadczenie? Dobrze, usiądźcie sobie państwo. Przyjemna Kołódka, Małgorzata Gawęda osobiście. Za stronę pozwaną staje. Radca prawny Katarzyna Kusak-Domańska, pełnomocnicy w aktach wyroku sądu. Radca prawny Katarzyna Kusak-Domańska. A pan się jak nazywa? Sporadysław. Jak? Sporadysław. I pan jest z jakiejś organizacji? Nie. To jak pan jest za osobą zaufania? Pan w charakterze publiczności, tak? Tak. Dobrze. Proszę sobie usiąść. Czego się pani domaga od strony pozwanej? Mam mówić do mikrofonu? Tak, proszę mówić do mikrofonu, bo przebieg rozprawy jest nagrywany. No i tak, w związku z tym właśnie będę wnosiła o wydanie nagrania z przebiegu rozprawy, prawda? Proszę pani, najpierw zacznijmy od tego, czego się pani domaga. Chce pani przywrócenia do pracy w szkole? Tak jak napisałam w pozwie. Chcę, żeby moje wszystkie warunki zostały spełnione i chciałam sądowi tutaj dzisiaj przedstawić moje oświadczenie. To panią będziemy słuchać. Pani nam to wszystko dzisiaj powie. Wysoki sądzie. Więc tak, moje, to co chcę powiedzieć do słuchania, to jest moje oświadczenie. Dobrze, chciałam na razie je wygłosić. Proszę sobie usiąść, proszę pani. Proszę sobie usiąść na razie. Pani, będziemy panią słuchać, to pani nam wszystko powie. Wysoki sądzie. Proszę sobie usiąść. Zwracam się z prośbą. Przesłuchanie, wysoki sądzie, jest tutaj. Natomiast ja chciałam wygłosić oświadczenie, do czego mam prawo konstytucyjne, jest konstytucja mi to gwarantuje. Wysoki sądzie, zwracam się z prośbą poszanowania prawa. Szybka Kołódka składa do akt. No ma pani odpis dla strony przeciwnej? Tak. To proszę doręczyć pani mecenas, pani radcy. Co? Pismo procesowe. Dobrze, proszę sobie usiąść. Wysoki Ale sądzie. Sąd się z tym zapozna, z tym pismem. Pani to wpisze, co w pozwie. Wysoki sądzie. Chciałam proszę skorzystać pani, ze swojego słyszy, prawa. Proszę sobie usiąść. Odbieram pani głos. Proszę sobie usiąść. O udzielenie pani mi głosu. W zasadzie ja wnoszę i podtrzymuję to, co w odpowiedzi na... Jak nie, odpowiedzi na podle? Oczywiście, że tak. Pełnomocnik strony. Proszę sobie usiąść. Czy pani mnie słyszy? Ja, wysoki sądzie, rozpoczęłam czytać moje oświadczenie, ale ja pani więc chciałam go skończyć. Pani tu na sali nie rządzi, wysoki sądzie, sąd mi przerwał, bo ja już zaczęłam czytać. Ale czy pani nie rozumie, co ja do pani wysoki mówię? Sądzie, sąd mi przerwał w tym momencie, ale oświadczenie pani złożyła. Kiedy i ja już się zaczęłam czytać, więc chciałam, żeby się wszyscy zapoznali, ponieważ tutaj jesteśmy w tym celu. Wysoki sądzie, zwracam się z prośbą poszanowania prawa i wydania natychmiastowej decyzji przywrócenia mnie do pracy oraz natychmiastowego wypłacenia mi zaległych poborów przez winną łamania prawa w osobie dyrektora Bożeny Kubisiak wraz z nakazem komorniczym. Stanowisko reprezentującego radcy prawnego w podtrzymaniu decyzji bezprawnego zwolnienia mnie z pracy świadczy jedynie o całkowitym braku profesjonalności oraz niezapoznania się z meritum sprawy. Wyrok sędziego Tomasza Sikory odnośnie sprawy o sygnaturze akt 2K829/19, jak i jego uzasadnienie nie mają mocy wykonalności wobec prawa obowiązującego w Polsce, ponieważ został poddany rewizji nadzwyczajnej u prokuratora generalnego, jak i ministra sprawiedliwości w jednej osobie, pana Zbigniewa Ziobry. Rewizja nadzwyczajna jest podyktowana jawnym złamaniem prawa przez sędziego Tomasza Sikorę w kilku punktach oraz pozbawienia mnie prawa do obrony pomimo złożonego materiału dowodowego, którego nie raczył nawet w przewodzie sądowym rozpatrywać, jak i przyznania się mojego adwersarza w osobie Ewy Flasz, przyznającej się do składania
sześciokrotnie fałszywych zeznań przed majestatem sądu, ponieważ procedura pozbawienia mnie pracy wygląda nie z przypuszczeń, a dowodowo na zmowę koteryjną trwa już 4 miesiące. Domagam się od sądu poszanowania polskiego prawa i wydania wyroku natychmiastowego przywrócenia mnie do pracy i zapewnienia bytu moim dzieciom. Do niniejszego oświadczenia dołączam kopię rejestru wniesienia rewizji nadzwyczajnej oraz stanowisko starosty Marcina Niedzieli pismem o sygnaturze F.11.2312.20.pl z dnia 10 listopada 2020 roku, który zastrzegł sobie, że nie przysługuje mi żaden zasiłek dla bezrobotnych, co jest kolejnym dowodem działania wybitnie pozaprawnego, krzywdzącego mnie moralnie, a moje dzieci w postaci ekonomicznej. Nie będę zadawała pytania dotyczącego mszczenia się na moich dzieciach przez urzędnika państwowego, który jest opłacany z naszych podatków, aby wnieść pomoc i koordynację. Zaznaczam, że rewizja nadzwyczajna odnośnie wyroku Tomasza Sikory z dnia 12 listopada 2019 roku o sygnaturze akt 2K 829/19 jest w toku procedowania i do zakończenia jej wyrok zgodnie z polskim prawem nie ma klauzuli wykonalności, czego nie dochowała, łamiąc polskie prawo, dyrektor Bożena Kubisiak, biorąc na siebie całą odpowiedzialność braku poszanowania prawa, tym bardziej jako pedagog mający profesjonalną mieć postawę w rozeznaniu podejmowania swoich decyzji. Nie może być żadnej mowy o jakiejkolwiek pomyłce, ponieważ była doskonale zorientowana w ciągu mnie wciąganiu mnie po sądach celem szargania mi opinii jako urzędnikowi państwowemu, jak i usiłowaniem odebrania mi dzieci celem ich, jak określono, resocjalizacji, co po 4 latach nękania mnie, maltretowania mnie oraz moich dzieci nie udało się dokonać sądowi rejonowemu w Oświęcimiu reprezentowanego przez sędzię Martę Stypuła, która wreszcie musiała odstąpić od swoich zamierzeń, przymuszona do tego argumentami prawa obowiązującego w Polsce. Nie muszę nadmieniać, że moje dzieci jako pedagoga były i są wychowywane zgodnie z etyką, moralnością i kulturą polską opartą na dziedzictwie narodowym, uczące się w szkole podstawowej oraz dodatkowo w muzycznej, pomimo zastraszania nachodzenia ich w domu celem zabrania do ośrodka socjalizacji, osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauczaniu i to tylko dzięki mojemu profesjonalizmowi i matczynej troski. Zaznaczam, że tym wyrokiem pozaprawnym pozbawiono mnie prawa do wykonywania mojego wyuczonego zawodu pedagoga. Załączniki, kserokopia pisma o rewizję nadzwyczajną z dnia 23 2020 roku, 23 listopada, wraz z potwierdzeniem odbioru 25 listopada 2020, kserokopia decyzji z dnia 10 listopada 2021 rok o zakazie przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Wysoki Sądzie, ja nie podważam tego wyroku, ale on nie ma klauzuli prawomocności, dopóki minister sprawiedliwości nie podejmie decyzji. Domagam się poszanowania pracy. I tak jak w oświadczeniu. To wszystko, Wysoki Sądzie, co mam do dodania. Reszta jest w aktach sprawy. Proszę sobie usiąść. Pani radca? Nie, nie, proszę, ja się nie będę odnosić do tego. Nie będziesz pani odnosić? Nie, nie, tylko tyle, Wysoki Sądzie, że wyrok jest prawomocny. Tak naprawdę stosunek pracy powinien wygasnąć z dniem 18 grudnia 2019 roku. Rewizja jest zniesiona teraz, więc nie ma. Wiem, tak pełnomocnik strony Poznania świadcza, że wyrok jest prawomocny. A słuchamy panią dyrektor, czy nie? Bo tu taki wniosek złożyliście, a gdyż pani dyrektor nie ma. Nie ma pani dyrektor. Pani dyrektor
No bo taki wniosek składacie. Znaczy generalnie Wysoki Sądzie, no, no myślę, że nie ma potrzeby, ja mogę cofnąć ten wniosek. Mamy dokumenty, z których wynika, że wyrok jest prawomocny, a rozwiązanie stosunku następuje z mocy prawa, tak? W związku ze skazaniem pani za przestępstwo umysłu. Pełnomocnik strony pozwanej oświadcza, że cofa wniosek dowodowy. W postaci dowodu przeprowadzę, w postaci dowodu z przesłuchania. Przesłuchania za stronę pozwaną dyrektora. Podtrzymuję natomiast pozostałe wnioski złożone w sprawie. Proszę Państwa, to zrobimy tak. Ponieważ jest nowa procedura, to ja tylko Państwu poinformuję Panią, że te wszystkie dokumenty, które zostały złożone przez Panią, jak i przez stronę pozwaną, są dopuszczone w sprawie. Sąd tego nie musi robić, bo wedle nowej procedury są one dopuszczone w sprawie jako dowody. To są te wyroki i te pozostałe dokumenty, akta Pani osobowe i inne dokumenty. Wszystko, co znajduje się w sprawach, jest dopuszczone jako dowód. Nie wiem, czy Pani chce zeznawać? Chce Pani jeszcze coś powiedzieć nam? Czy chce Pani zeznawać jeszcze jako strona w tej sprawie? Czy tylko to już Pani w tym oświadczeniu zawarła swoje stanowisko, że Pani uważa, że ten wyrok jest, że jest jeszcze, nie ma klauzuli wykonalności, tak? Jak Pani to mówi, tak? Wysoki Sądzie, tak jak w oświadczeniu, proszę o poszanowanie prawa. Dobrze. To wszystko. Zapisałem tak, sąd postanowił pominąć dowód wobec stanowisk zaprezentowanych przez strony w pismach procesowych oraz na dzisiejszym postępowaniu oraz na dzisiejszej rozprawie. Pozwódka podtrzymuje swoje oświadczenie złożone do akt oraz wygłoszone dzisiaj w sprawie domaga się poszanowania prawa. I Wysoki Sądzie, wydania wyroku przywrócenia mnie natychmiast do pracy. I wydania wyroku przywracającego powódkę natychmiast do pracy. Tak. Pod spodem nam się tak uznano, sprawę za wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, udzielono głosu stronom. Powódka domaga się przywrócenia natychmiastowego do pracy, tak jak w pozwie. A Pani radca, tak jak w odpowiedzi? Oczywiście. Koszty Pani liczy? Darujemy. Pełnomocnik strony pozwanej wnosi, jak odpowiedzi na pozew, nie liczy kosztów. Proszę poczekać na korytarzu, zaraz Państwa poprosimy na odłożenie. Sąd Rejonowy w Szanowie po rozpoznaniu sprawy z powództwa Małgorzaty Gawędy przeciwko zespołowi przedszkolnemu w Witkowicach uznanie za bezskuteczne rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Przepraszam, Wysoki Sądzie. Proszę wyłączyć. O wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy oddala powództwo. Proszę sobie usiąść. Proszę Pani, oddaliliśmy to Pani powództwo, bo ponieważ w naszej ocenie to Pani powództwo jest niezasadne. Wbrew temu, co Pani tutaj twierdzi, że ten wyrok karny skazujący nie ma klauzuli wykonalności, to nie jest tak, jak Pani mówi. Ten wyrok karny skazujący, który Pani skazał, została skazana 12 listopada 2019 roku, został wyrokiem prawomocnym i został nabył prawomocność w dniu 18 grudnia 2019 roku. I na mocy tego, stosując się słusznie do artykułu 26 ust. 1 punkt 3 Karty Nauczyciela, ten artykuł stanowi, że stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę. I dyrekcja szkoły wobec Pani skazania prawomocnym wyrokiem, jeszcze raz to podkreślam,
nie miała innego wyjścia, tylko stwierdziła wygaśnięcie pani stosunku pracy, bo takie są przepisy. I prawo, proszę pani, jest tutaj w tej sprawie zostało całkowicie poszanowane wbrew temu, co twierdzi pani. Strona pozwana działała zgodnie z prawem, nie miała innej możliwości. Dlatego też pani roszczenie o przywrócenie do pracy nie znajduje żadnych podstaw w obowiązujących przepisach prawa, ponieważ nie doszło do naruszenia procedur. Strona pozwana, czyli dyrekcja, jeszcze raz powtórzę, zastosowała się zgodnie z artykułem 26 ust. 1 punkt 3 karty nauczyciela. Dlatego też pani powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie i to powództwo zostało, proszę pani, oddalone, ponieważ strona pozwana, czyli pani radca, nie liczyła kosztów, to już tych kosztów od pani nie zasądzaliśmy. I teraz tak, pouczam panią, bo pani działa bez adwokata, radcy prawnego, że może się pani oczywiście odwołać od tego wyroku. W tym celu w terminie 7 dni od dzisiaj.